Według naszych informacji Kasirczycy dowiedzieli się o istnieniu infrawymiaru. Znaleźli szczelinę, badają ją teraz w tajnej bazie, znajdującej się w Feilongjiang. Nie wiemy, na jakim etapie są ich prace badawcze, ale wykryliśmy ogromne fluktuacje w infrawymiarze. Oznacza to, że kontaktują się z drugą stroną. Musimy zniszczyć kondensator i powiązaną z nim aparaturę. Zniszczenie kondensatora nie zamknie samej szczeliny. Budowa kondensatora to czasochłonne przedsięwzięcie. Ta operacja zapewni nam przewagę w badaniach nad infrawymiarem i da pewność, że nikt nie wykorzysta go przeciw nam. Zakładam, że to jest strzeżony obiekt. Tak, bo będzie go ochraniało wojsko. Twój oddział... Oddział? Wprowadź ich, Marla. Hej, laska. Dobrze cię widzieć. Przydzielamy cię do oddziału Clayton, lotnej jednostki do zadań specjalnych. Wyruszacie pojutrze. Powodzenia. Uważaj na siebie. Naprawdę nie wiem, co zastaniesz po drugiej stronie. Nie martw się. Raczej nie zamierzam tam zostawać. Dobrze. Ponieważ nie chcę cię stracić. Miło cię widzieć. Ze względu na misję, postaram się, żeby Aiden cię nie zabił. Ale nie obiecuję. No, cudnie się zaczyna. Zaczyna mnie to nużyć. Skoro nie chcesz współpracować, zmuszony jestem cię zabić. Oczywiście, i tak bym cię zabił. Ale mogłoby to być bezbolesne. A tak skazujesz się na powolną śmierć. Agonię w męczarniach. Pytam po raz ostatni. Dla kogo pracujesz? Aiden, gdzie jesteś? To miejsce jest opuszczone! Na pewno tu? Urzędy się zgadzają! Burza się nasila! Co teraz? Roddy, niech Aiden znajdzie nam schronienie! Słyszysz, Aiden? Tam jest jakiś dom! Okej. Chodźmy!
zimno! Co my tu robimy? To jakaś cholerna rybacka wiocha! Informator nas okłamał. Mówię ci! Lepiej się stąd ruszajmy, bo niedługo zamienimy się w sople. Od 3 dni łazimy po lodzie i wpieprzamy śnieg. I po co? Kurwa! To jest jakaś pierdolona farsa! Ej! Skończcie, kurwa, z tym narzekaniem! Nie tylko wam jest zimno do chuja. Zaraz zamarznę. Najpierw rozpalmy ognisko, a potem się kłóćmy do woli. Ona ma rację. Rozbijemy obóz i przeczekamy burzę. Spróbuję się połączyć z centralą. Wszystko mogę. Pokaż. Cholera, wszystko przemoknięte. Musimy coś znaleźć, inaczej będzie po nas. Muszę wyjść. Chcę mi się siku. Nie oddalaj się, okej? Jest minus 40. Nie idę podziwiać widoków. Gdzie? Równa droga. Konwój wozów opancerzonych, minęli mnie. Widzieli cię? Nie, nie sądzę. Idziemy. Pójdziemy za nimi! Aiden, sprawdź, co jest w środku.
żołnierze. Ładują skrzynie do łodzi podwodnych. Podwodnych? To znaczy, że szczelina? Jest pod wodą. Tam musi być jakaś baza, do której łodziami transportują zapasy. Ilu żołnierzy? Widzę chyba 3. Niech Aiden ich zdejmie. Aiden? Załatw ich. Tyńcy! Sorry. Czemu mnie nie ostrzegłeś? To co teraz? Dajcie mi chwilę, okej? Ja jej przeszłam kurs pilotażu łodzi podwodnych. Może nią popłyniemy? Jasne, weźmy ich łódź, na pewno się nie kapną. Potrzebuję planu, a nie przepisu na samobójstwo. Co ty właściwie robisz? Zaraz rozwiążę nasz problem. Brawo, na pewno się na to nabiorą. Tak wiem, marne szanse. Ale ta jebana szczelina sama się nie zamknie, prawda? Okej. Przebierzesz się, dobrze. I co dalej? Popłyniemy łodzią do bazy. A potem zobaczymy. Pójdę z nią. A co z tej łodzi są 2 miejsca. Przygotujcie plan naszej ucieczki. Myślę, że może nam być bardzo potrzebny. To jest rozkaz, Nick. Daj mi ładunki. Wiesz, że możemy stamtąd nie wrócić.
Wiem to od początku. Zejdź niżej. Baza musi być blisko. Imponujesz mi. Niewielu zniosłoby taki ból. Może cierpienie towarzysza rozwiąże ci język? Moje pytania są proste. Chcę wiedzieć, kim jesteś. Kto cię przysłał? I skąd wiesz o istnieniu tej bazy? Muszę też wiedzieć, co się stało, gdy weszłaś w pole inhibicyjne. Nic mu nie mów, słyszysz? Będę ci zadawał te pytania w kółko i w kółko, dopóki mi na nie wszystkie nie odpowiesz. Kim jesteś? To chyba zaboli. Odpowiedz mi na pytania, a jego cierpienie się skończy. Nie chcesz gadać? Będę musiał coś zrobić. Może teraz zmienisz zdanie, jeśli pójdę o krok dalej. Nie! My nie musimy tego robić. Powiedz mi wszystko, a skończy się ten koszmar. Odpowiedz. Proszę. Oszczędzisz cierpienia sobie i jemu. Oba, oma się kole. Niestety, ale teraz muszę cię opuścić. Kiedy wrócę, dokończymy naszą konwersację.
co teraz? Niszczymy kondensator i uciekamy. Jak zamierzasz to zrobić? Nie wiem. Ale wymyślę coś. Wadzia! Jeca, ciebie siamsa! Uba nie dzień się czule! Uba, to silnie! Jody, co się dzieje? Aiden, potrzebuję cię.
Aiden.怎么一回事？我哪知道啊！我看你别再喝酒了。
Szybko! No uciekajmy, póki możemy. Trzeba zamknąć szczelinę. Jeśli tego nie zrobimy, istoty zaleją nasz świat. Nie, nie mamy czasu, Jody. Nie mamy wyjścia. Wierz o tym. Kurwa, ładunki. Szybko, zostało w sali przesłuchań. Załatw tego bydlaka, Ale.
Biorę cię ze sobą. Najwspanialsze odkrycie w dziejach świata! Zniewesone! Przez ciebie, ty głupia amerykańska suko! Dalej! Jody, proszę! Jody!